zdrowia, szczególnie dla normalnych. W Polsce są zawodowi politycy jak w rodzaju Millery i inne kwaśniewskie. W Ameryce są zawodowi politycy jak Biden czy Kennedy. No Kennedy to zrobił, to jest w zasadzie cały klan już od paru pokoleń. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Szczególnie dziękuję 4000 subskrybentów i subskrybentek. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. No, Kennedy, no tragiczna rodzina, tak, tragiczna rodzina, tam były te śmierci niewyjaśnione do tej pory, no ale pokolenie, czy drugie, trzecie pokolenie walczy, no i okazuje się, że ranga, czyli ta sfera, te pierwsze miejsce w hierarchii społecznej, te wykrzykiwania, wiesz, kim ja jestem, arystokracja, no po prostu to jest arystokracja, no i arystokracja ma swoje przywileje. Także nie ma się co dziwić, że Joe Kennedy III dostał robotę. No gdzie dostał robotę? W CNN, czyli komunistyczny news network. No i on będzie politycznym komentatorem. No w sumie to jest Kennedy, tak? Poza wszystkim to jest Kennedy, no i polityk. To także, że w sumie dwie rzeczy. Polityk, no i rodzina Kennedych. Także on może w zasadzie wpieprzyć się w kolejkę, wskoczyć do przodu. Wszystkie drzwi dla innych młodych reporterów, dziennikarzy są pozamykane, no ale dla Kennedy'ego zawsze się robota znajdzie. No ręka rękę myje. Oni po prostu no tak działają. Komuniści tak działają. No i to jest tak samo jak ze szczepionkami na COVID. Szczepionki na COVID-19. Politycy w Waszyngtonie nie mają żadnego problemu, żeby łokciem się rozepchać i pierwszym dobiec po te szczepionki. No a zostawiają wszystkich innych z tyłu. Także to jest naturalne. Dla nich to jest naturalne, że po prostu biegną i chcą złapać. No ludzie nie chcą tego złapać, no ale oni muszą wykorzystać. No i oni mają swoją tą rangę, tak? Oni mają tą swoją sferę, oni mają tą swoją arystokrację. Oni mogą powiedzieć, wiesz, kim ja jestem. Także jest Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, no to ona też jest zawodowy polityk. Ona ciągle tłumaczyła, dostała się do pracy na Harvard, dostała się do polityki, dlatego że wszędzie kłamała, że ma Indiankę, czerwoną Indiankę, powiedzmy tą z Ameryki Północnej we krwi, że z pochodzenia. Później wariatkę z siebie zrobiła, no bo zrobiła badania DNA, no i pokazało, że ma 0,0%, czyli to mogła mieć kogoś 32 pokolenia wcześniej, także to jest kompletny idiotyzm, no ale zawodowa polityczka, ona się właśnie wepchała, dostała te szczepionki. Również drugi Eddie Markey, polityk z tego samego stanu co Kennedy, no to dostała zastrzyki. Wszyscy reprezentanci, delegacja do kongresu też dostała, także że wiedzą gdzie dostać. No i oni mówią, że oni są awangarda, że oni w zasadzie pierwsi są w kolejce, bo się poświęcają dlatego, żeby zobaczyć, jak to działa. No ale wygląda na to, że oni nie wiedzą, co się dzieje za nimi. No i udaje się, że są odważni, tak? No to jest bezczelność komunistów. To jest bezczelność komunistów. No każdy wie, że to trudno w to uwierzyć. Gubernator z stanu Massachusetts, no on nie pobiegł. On nie pobiegł po te szczepionki. Nie rozpychał się. No to chociaż dobrze jest, że on mówi, że wszyscy inni dostaną szczepionki, zanim on dostanie. No to z politycznego punktu widzenia można powiedzieć, jest do przyklaskania. No tyle tylko, że kilka milionów ludzi w jego komunistycznym stanie jest zamknięte.
bezrobocie wzrasta i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie problemy tego rodzaju. No Kennedy, kiedy Kennedy ma 40 lat, no widać, wiadomo jaka, z jakiej rodziny pochodzi. No i został w zasadzie, starał się o miejsce w kongresie, no ale został pobity przez Marki. Marki to jest 74-letni zawodowy polityk, jak właśnie Miller. No i Marki, on był szoferem dla jednego z gubernatorów, tam 40-50 lat, a wcześniej zanim wciągnął się do wożenia gubernatora i to był sprzedawcą lodów, także 74-letni zatłukł możliwości Kennedy'ego. No Kennedy był 4 razy w Izbie Reprezentantów, także 4 razy po 2 lata, to jest 8 lat był w Izbie Reprezentantów, no i wyglądało na to, że dla Kennedy'ego będzie łatwe, żeby wygrał nas następny raz, no ale niestety 74-letni komunista, w zasadzie sznureczki są pociągane za Eddie Markey, no i Kennedy'ego wyrolowali, no bo tak jak Bidena sznureczki pociągają, to Markey tak samo sznureczki za niego pociągają. 64-letni został wybrany, a nie 40-letni Kennedy. No problem z Kennedym jest też trochę inny, no bo on w zasadzie to nie jest taki, no jest bardzo wyględny, ma twarz taki, jest rudawy, twarz ma przyjemną, no ale jest postępowym socjalistą, no ale nie jest postępowym socjalistą jak Marki, no i wygląda na to, że te sznureczki nie są takie mocne do pociągania Kennedy'ego, no to wybrali socjalistę 74-letniego. Kennedy nie za bardzo potrafi się wysłowić, nie potrafi za bardzo wypowiadać się, ma mrocze trochę, zacina się trochę, ma problemy z dokończeniem zdania, z dokończeniem sentencji. No ogólnie rzecz biorąc jest taki niewyraźny. No tak, także część ludzi nie bardzo chciało go wybrać. No, tego rodzaju problemy z wymową, no to zawsze można zatrudnić terapeutę, można się wyuczyć, można tego rodzaju rzeczy zrobić. No w tej kampanii, czy w poprzednich kampaniach Kennedy tego nie miał. 8 lat był w kongresie. No i wygląda na to, że jest wystarczająco lewacki dla lewackiego CNN. Także będzie miał robotę. No i dlaczego dostał tą robotę? No dostał tą robotę tylko dlatego, że jest Kennedym. Także, że ta ranga, ta arystokracja, ta sfera, te pierwszeństwo, no to jednak się opłaca w tych sferach komunistycznych. No i Kennedy, Joe Kennedy III ma robotę w CNN. Jak się popatrzy na polityków, szczególnie na demokratów, no to oni nakazują szczepienia, nakazują zamykania i tak dalej, no ale większość z nich, no to jednak jeździ do innych stanów, chodzi na jakieś przyjęcia, chodzi do restauracji i tak dalej, hipokryci, no demokraci, no to są z założenia po prostu hipokryci, zrób to, co tobie mówię, a nie rób tego, co ja robię, także kto by mógł z Kennedy dostać, no jest Douglas Kennedy, no to jest rodzina, to jest tam chyba wujek Joe Kennedy'ego, ma 54 lata, no on był reporterem Fox News przez 25 lat, no tak, także on jest reporterem na tematy najróżniejszych tragedii, pożarów, inne klęski żywiołowe, no ale facet, no mało kto wie, że on jest z rodziny Kennedy'ch, no Kennedy też popularne nazwisko, wielu ludzi
o nazwisku Kennedy mówi, że to nie jest ta sama rodzina, no ale nie jest to jak Nowak, czy Smith, czy Kowalski, ale w każdym razie to jest jego wujek. No i faceta mogliby wziąć do CNN, pomimo, że pracował w Foxie, no i to są dwie różne konkurencyjne stacje telewizyjne, no ale Douglas Kennedy, no to on pracował w małej gazecie, później przeniósł się do New York Post, no i później do Foxa poszedł w 1965 roku. Także z Kennedy można by było wybrać kogoś innego. No, z polityków demokratycznych, no, w tym samym stanie główna prokuratorka, no też numer odwaliła przed Bożym Narodzeniem. Ludzie byli na parkingu, szli do tam różnych sklepów, no to główna prokuratorka, tam jakaś kobieta wyjeżdżała, to prokuratorka wyjechała, przycięła, ktoś tam miał zażalenia, otworzył okna, no to prokuratorka włączyła niebieskie światło, włączyła syreny, zaczęła krzyczeć na tą kobietę, która miała rację, tak, no bo i to było w oficjalnym, potężnym, sportowym tym samochodzie państwowym, można powiedzieć. Zaczęła ją tam terroryzować i szantażować. No i taka demokratka, prokuratorka, kobieta złożyła zażalenie. No cały stan to w zasadzie 40% ludzi w tym stanie to jest republikanami, no a w kongresie mają zero reprezentantów na 12 i zero senatorów na 2, tak? Także to jest Massachusetts, to jest kompletnie komunistyczny, socjalistyczny stan. No i główny prokurator też jest demokratką, no i nie będzie w zasadzie sprawdzała, co jej podwładna zrobiła, no bo ręka rękę myje, no i socjaliści po prostu swoich nie ruszają. Ta prokuratorka Rachel Rollins, jak telewizja przyjechała z kanału Fox 25, chciała nagrać, no to poszczyła ich prawie psami, no nie poszczyła ich psami, ale straszyła ich, że zostaną zaaresztowani. Także ta ranga wszystkich tych demokratów, arystokracja, ta wiesz, kim jestem, te ich wyobrażenie, że mają te miejsce w hierarchii społecznej większe niż ktokolwiek inny, jest strasznie silne. Także jeżeli głosujecie gdziekolwiek, czy na wschodnim wybrzeżu, czy na zachodnim wybrzeżu, czy na północy Ameryki, czy na południu Ameryki, pamiętajcie, patrzcie się, co ci komuniści robią, patrzcie się, co socjaliści robią, patrzcie, co obiecują, co dotrzymują i ile to kosztuje, tak, ile to kosztuje, bo jednak podatki, teraz 15 kwietnia trzeba będzie wypełniać podatki, popatrzcie się, ile jest zabierane, ile musicie dopłacić. No jeżeli nadpłacaliście przez cały rok, no to wam zwrócą, no ale to nie jest, że państwo daje, tylko te podatki jest wyrównanie, no bo przez cały rok brali więcej niż powinni. No i teraz jest wyrównanie. No ogólnie rzecz biorąc, niektórzy ludzie to lubią dostawać zwrot, no ale kompletnie nie zwracają uwagi, że przez cały rok ten zwrot leżał sobie gdzieś tam nieoprocentowany i po prostu było zabierane więcej. Także patrzcie się na podatki, patrzcie się na swoich polityków, co oni robią. Patrzcie się na Bidena, patrzcie się szczególnie na Bidena, na te wszystkie rozkazy prezydenckie. Ten prezydent po prostu ilość tych rozkazów prezydenckich przez pierwsze dni, no nikt jeszcze przez tyle dni, które on jest w tym Białym Domu, no to nikt z poprzednich prezydentów takiej lawiny rozkazów prezydenckich nie dawał.
Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Szczególnie 4000 subskrybentów i subskrybentek. Nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam. To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję wszystkim konserwatystom. Dziękuję wszystkim tradycjonalistom. Dziękuję wszystkim, którzy wierzą w Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Wszyscy socjaliści, którzy głosowaliście na Bidena, co głosowaliście może na lokalnych swoich lewackich polityków, patrzcie się im na ręce. Patrzcie się, na ile będzie kosztowała benzyna, patrzcie się, ile będziecie płacili podatki, patrzcie się naokoło, jak ludzie będą z pracą, patrzcie się i studiujcie. To jest to, co no, nie wymagam dużo, tak? Patrzcie się i uczcie. Zdrowia dla normalnych.